Kolejne podejście do deski rozdzielczej w Fordzie Fiesta, 2007 rok. Przyczyna awarii: nie uruchamiał się samochód. Ta czerwona strzałka po lewej to obrotomierz. Nie uruchamiał się samochód, ponieważ deska nie łączyła się z komputerem auta, bo w desce mamy immobilizer i w komputerze mamy immobilizer. Jak nie ma połączenia, to niestety się nie łączyła. Trzeba było dotykać palcami deski, wciskać ją i od czasu do czasu załapywała. No, kolejny raz ją lutowałem, te elementy na desce. Generalnie jak tą lewą stronę deski się naciskało, to uruchamiał się samochód. No i polutowałem wszystkie te małe elementy od lewej strony do tego układu scalonego, wszystko przelutowałem, wszystkie punkty lutownicą jeszcze raz przelutowałem, bo to lutowałem jakiś czas temu, było dobrze przez jakiś czas, ale znowu się skrzaniło i za każdym razem się nie uruchamiał. Mam nadzieję, że teraz się udało. Za każdym razem pali. To już jest jakiś sukces. No teraz trzeba złożyć tylko deskę i zobaczyć, czy będzie działać. No, to w dużej ilości modeli występowała z tego rocznika, występowała ta usterka i jest dużo filmów na temat naprawy. No. Można też usunąć immobilizer z komputera, ale to dość duży koszt jest, bo w granicach od 300 do 500 zł. No. Ale tutaj też był problem taki, teraz tak jak widać się wszystko świeci na desce, ale był taki problem, że o, tutaj mamy podświetlenie, że nie działały zegary, nic się nie wyświetlało. No. Był taki kłopot. A teraz i odpala za każdym razem i podświetlenie jest, czyli mam nadzieję, że to jest sukces. Sukces naprawy auta, bo auto fajne, 1.3 silnik na łańcuchu, śmiga, mało pali, naprawdę, naprawdę fajny samochód. No tylko tu jest ta przyczyna, że nie uruchamiał się za każdym razem. No były takie sytuacje, jak byłem w Polsce nawet, gdzieś tam, że nie mogłem uruchomić, ale tak jak mówię, trzeba było naciskać tą deskę albo od tyłu ją naciskać, bo ona jest odkręcona. Była odkręcona, teraz to jest sama goła elektronika. No i trzeba było ją ponaciskać i się uruchamiał samochód. Ale stres był. No, gorzej jakby się gdzieś daleko pojechało i by nie uruchomił. Jak już się uruchomił, chodził, to już chodził, nie było problemu. Czasami tylko te zegary gasły, nie było widać prędkości, nie było widać obrotów silnika, tak jak tutaj teraz widać, że obrotomierz działa. No. Taka sytuacja. No. Generalnie jestem zadowolony, zobaczymy jak złożę, bo czasami też wychodziło tak, że jak złożyłem, to nie działał samochód. No, ale teraz jest dobrze. Dobrze jest. Wygląda też, tak jak widać, dobrze. Zadbany, nie mardzy. Samochód elegancior. Elegancior jedyny w swoim rodzaju. Tak jak widać. Taki design. No. Tutaj też z tyłu taki design, z boku też taki design. To jest polakierowane lakierem bezbarwnym, więc nie powinno rdzewieć. Nie powinno rdzewieć. Zobaczymy z czasem. Czemu? Nie, żeby cię przeszkadzał. A, bo żeby gałęzie nosił.